blade, czyli ostrze, ostrze jak brzytwa. Stoisko kolejnego producenta instrumentów gitarowych. Obok mnie Karol Parkitny z firmy FX Music, czyli dystrybutora Blade'a na rynek polski. Panie Karolu, tutaj obok nas bardzo ładne instrumenty. Kilka słów? Oczywiście. Tutaj tą serię instrumentów już znamy. Za chwilkę powiemy troszeczkę o nowościach. Serię Texas, serię Delta. Podstawowe instrumenty wyposażone oczywiście w szereg patentów Blade'a. Mostki Blade'a w elektronikę, aktywną Blade'a z regulowaną charakterystyką na odwrocie gitary, rozłączane cewki, dostęp do regulacji szyjki, bardzo wygodny, z nieobciążający łączenia szyjki z główką, klucze, również patent napięcia strun. Przetworniki, również patent samego mistrza elektroniki lutnictwa Garego Levinsona. Specjalnie dobrane, specjalnie dopasowane, skomponowane z elektroniką. Różne typy, jednocewkowe, humbuckery, typu lipstick. Mostki sztywne, ruchome. Tutaj mamy doskonałe instrumenty klasy Telecaster. Specjalnie przygotowane ze specjalnych materiałów, specjalnie sezonowanych. Można powiedzieć, że jest to lutnicza ciężka praca. Z seryjną dokładnością, powtarzana. Dostępna dla każdego z nas. Kawałeczek dalej, tutaj możemy rzucić okiem na nowe dzieci Garego Levinsona. Jego nowy wkład w pracę jest to seria Blade Custom Show. Teoretycznie gitary budowane na zamówienie pod konkretne specyfikacje muzyczne, pod konkretne pomysły, przy czym są również modele o typowej charakterystyce, o typowej specyfikacji, gdzie Blade posługuje się odwołaniami rocznikowymi. Modele Stratocaster są sygnowane numerami lat 67-70, natomiast modele Telecaster najlepszym rocznikiem tych gitar, czyli 52 rocznikiem. Również tutaj mamy bardzo ciekawe patenty, mostki vintage, jeżeli chodzi o rozwiązania ruchome, mostki stałe, jeżeli chodzi o typowe rozwiązania Telecaster. Przy czym bardzo, bardzo ważną sprawą jest podejście do precyzji, jakie niesie ze sobą rozwiązanie Garego Levinsona, ponieważ jest to jedno z bardzo niewielu dostępnych na rynku rozwiązań, gdzie każdą strunę możemy sobie wyregulować, jeżeli chodzi o menzurę. Znawcy tego typu instrumentów, ludzie, którzy używają telecasterów, wiedzą, że czasem z tymi mostkami mogą być jakieś problemy. Taki komplet strun o takiej grubości będzie dawał inne rezultaty. Tutaj wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest w naszych rękach, wszystko możemy wyregulować, wszystko możemy dostroić. Kolejna część produkcji i dystrybucji, jaką możemy już pokazać na naszym polskim rynku, są to projekty przygotowane pod rynek amerykański. Również klasa Custom Shop są sygnowane jako gitary custom lub standard. Nietuzinkowy wygląd, nietuzinkowe rozwiązania. Znana już konstrukcja obustronnego mostu Falcon 3 specjalnej konstrukcji, gdzie w pozycji zerowej, w tej pozycji neutralnej całość oparta jest o wewnętrzną część korpusu gitary, co daje nam pełne przeniesienie wibracji, pełne przeniesienie barwy przez mostek, ze strun przez mostek na korpus, na deskę instrumentu. Nie trzeba rozwijać tematu, znawcy wiedzą. Dodatkowo most pracuje w obie strony, wychył w tą stronę, oparcie bezpośrednie na śrubach, tutaj nic nie pływa, nie ma żadnego ostrza, które jest zamocowane tylko w dwóch punktach. Wychył w drugą stronę, podciągnięcie do wyższych dźwięków, do wyższych rejestrów, również oparcie o drugą brzechwę mostu, nie ma żadnych problemów. Świetna rzecz, zdecydowanie wyróżniająca tą konstrukcję na tle rozwiązań, gdzie most wisi w powietrzu, gdzie most jest zawieszony na jakichś nożach, to, że jeżeli strzeli nam jakaś struna w warunkach scenicznych, nie daj Boże coś się stanie, ten most zatrzyma strój. On w pozycji neutralnej zostaje w tym stroju. Zerwie nam się jedna, dwie, trzy struny, damy radę dociągnąć utwór do końca, wymienić gitarę u technicznego.
Świetne rozwiązanie, świetny patent. Jeszcze jeżeli chodzi o rozwiązania bardziej estetyczne, nie wiem, czy będzie to widać na naszym nagraniu, ale mamy tutaj do czynienia z płytką wykończoną prawdziwą skórą. Tutaj widać przeszycie, wierzchnia część tej płytki ochronnej to jest skóra, skóra wyprawiona, skóra wyprofilowana. Nie pozostaje to bez wpływu na brzmienie tego instrumentu. Plastik jest plastikiem. Zagra zupełnie inaczej niż coś delikatnego, niż coś miękkiego. Przetworniki osadzone w tego typu rozwiązaniu dadzą szersze pasmo środka. Gitara gra środkiem, więc ta gitara lepiej odpowie. Lepiej sprawdzi się humbucker w wysokich rejestrach, lepiej zagra kantrowo, single na przodzie. Różne typy tych gitar, tak jak mówiłem, seria custom, seria standard, różne wykończenia. Tutaj mamy powrót do klasyki, mamy płytkę typowo z tworzywa sztucznego z trzech warstw. Tutaj dość unikalne rozwiązanie, nowy produkt, tegoroczna premiera, dwa przetworniki humbucker i płyta stalowa. To jest nierdzewka, twarda stal, zupełnie inna charakterystyka, inne częstotliwości, które będą pracowały. Będąc już w tym miejscu, możemy również zwrócić uwagę na serię gitar basowych, gitar bardzo cenionych przez amerykańskich muzyków studyjnych. Wielokrotnie dostaję informacje o tym, że przybywa użytkowników tych gitar w Stanach, przybywa studiów nagraniowych, które te gitary po prostu kupują na wyposażenie, ponieważ brzmienie tych instrumentów jest tak szerokie i tak uniwersalne, a zarazem tak charakterystyczne, tak oddające niemalże każdą epokę, każde spojrzenie, każdy niuans muzycznej artykulacji, że po prostu jedną gitarą możemy zadowolić profesjonalistów, hobbystów, każdą ekipę, która chce zagrać, nagrać coś naprawdę na profesjonalnym poziomie. Zanim przejdziemy do całkiem nowego konceptu, który opiera się o brzmienie akustyczne, warto również pokazać, zaprezentować totalnie nowe produkty, totalnie nowe pomysły, do tej pory niespotykane u Blade'a. Zresztą no, jest to trend ogólnoświatowy, w tą stronę dążymy, jest to duży rynek, który ma duże zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie związane z cięższymi brzmieniami, brzmieniami na miarę mocnego rocka, metalu, bez kompromisów, duża możliwość wykręcenia naprawdę dużego gainu na piecu dzięki dużemu sygnałowi. Mamy taką możliwość dzięki nowej, rewolucyjnej serii X-Fire, prezentowanej po raz pierwszy tutaj na targach Music Messe. Most obustronny, tremolo, wiadomo, ludzie go lubią, nie każdy jest przekonany do konstrukcji Falcon. On również ma swoją charakterystykę, on również oddaje swoje pomysły. Design nietuzinkowy, delikatnie kształty zaokrąglone, delikatnie kształty obłe. Mocna naprawdę seria przetworników z mocnym sygnałem wejściowym, połączona z aktywną elektroniką, działającą oczywiście w konstrukcji VSC3, czyli w pozycji środkowej, tak jak to w tym momencie widzimy, w pełnym true bypassie, czyli nie mamy tutaj żadnych kompromisów, że gdzieś nam troszeczkę ten sygnał przechodzi, troszeczkę jest zmieniany, troszeczkę jest obcinany, nie. Tutaj sygnał po przejściu przez przetworniki idzie bezpośrednio na wyjście. W pozycji górnej załączamy elektronikę, dostajemy podbicie góry i dołu pasma. W pozycji dolnej otrzymujemy wyciszenie góry i dołu, dostajemy podbicie środka. Możemy osiągnąć dzięki temu każdy styl muzyczny skonfigurowany z wieloma pozycjami przełącznika z połączeniem singla z humbuckerami. Natomiast tutaj tak samo mamy elektronikę aktywną, natomiast już troszeczkę inny koncept, troszeczkę inne przetworniki charakteryzujące się, jak to humbuckery, innym brzmieniem, innym stosunkiem sygnału do szumu. Również warto zwrócić uwagę, że na tych gitarach gości logo znane jest dopiero z serii Custom Shop, czyli delikatny napis Blade'a, a sama główka przypominająca bardzo, bardzo w niewielkim stopniu wysmukłe główki poprzednich serii lub serii Custom Shop została zmieniona na bardziej nowoczesną, bardziej przyciągającą wzrok.